Obecnie po prawej stronie, jak widać, znajduje się wysoki las. Tylko ulica oddziela budynki mieszkalne od tych wysokich drzew. Jak widać, drzewa te przewyższają swoją wielkością poziom ulicy, a nawet sięgają dalej. Biorąc pod uwagę fakt, no i po co mam to stawiać, że może być burza czy jakiś kataklizm, że te drzewa się tylko przewrócą, najwyżej zniszczą ogrodzenia i zniszczą, jak widać, sieć energetyczną. Ale gorsza sytuacja jest w przypadku, gdyby wybuchł pożar i ten las uległ zapaleniu. Wtedy wytworzy się taka temperatura, że znajdujące się w pobliżu domy nie mają szansy przetrwania. A jedyna ulica, która byłaby drogą ewakuacji, stanie się nieprzejezdna. Jak widać, z perspektywy ulicy Nowej ciągnie się ona spory kawałek. Jak widać, ten las cały czas po prawej stronie towarzyszy na całej długości. Jest tylko mały pasek, skrawek drogi, która w tym momencie oddziela las od drogi. Bardzo minimalny. To praktycznie nie robi żadnego zabezpieczenia przed upadkiem na jezdni tych drzew. Dlatego też moje pytanie do Nadleśnictwa Koszęcin, do władz Urzędu Gminy Herby oraz do redakcji aktualności Telewizji Katowice. Czy istnieje jakikolwiek plan ewakuacji na wypadek zagrożenia ze strony tego drzewostanu? Bo samo powiedzenie, że jesteśmy w parku krajobrazowym, w tym momencie, jak widać na załączonym obrazku, nie wystarczy. Dziękuję za uwagę. Zbigniew Sotomski.